Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Niestety, witam się z wami troszeczkę dalej niż bym chciał, bo już tak kawałek od tego miejsca łaski, bo okazało się, że przez awarię prądu, jaką miałem niedawno, czy awarię, po prostu wyłączyli na chwilę prąd, bo coś sprawdzali, co, nie wiem i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Anyway, przez tą akcję rozłączyło mi, przestał mi wykrywać mikrofon, więc... Jakieś 12 minut poszło się jebać. O, ładnie, akurat flaszka się odnowiła. Ciekawe, czy za całą tę grupkę, czy tylko za tego jednego gościa. I... proszę bardzo. Kolejna kontalia, level 8. Zdobyłem już jedną na levelu 8, jedną na levelu 7. Jeden na 9 w skrzynce. Żeby tak dalej. O, ten przywraca flaszki, więc proszę. Nie? O, te czegoś fajnego pilnują. Do tyłu. I... zyp, zyp. No i ładnie. Kurde, w taki sposób ja, kurde, mogę cały czas się leczyć, nie? Pina srebrnej łzy i... niebieska rosa. Czy przedmiot jest ważny? Poniekąd. Czy jest niepotrzebny? Ni chuja. Bo jeszcze nie zrobiłem niczego, żeby móc się, żeby móc oczyścić grzechy, żeby tam przebaczyć winy, nie? Nie zraziłem do siebie jeszcze nikogo, ale dobra, mamy... O! W dół lecimy, dobra, myślę, że na górę. Zobaczmy, gdzie trafimy. Dzięki tej windzie. Myślimy ją lepiej. Czas na checkpoint. O, faktycznie. Mamy miejsce łaski. Ja, trochę nie podoba mi się to, co jest tu na ścianie. Tak, na razie spokój. Gdzie jestem? Basen wodospadu Noxteli. Okej. Przed tobą strach. Dlaczego to zawsze musi być robak? Ale co, to jakaś walka z bossem będzie, czy co? Będzie taki ala Demon Stonoga? Jak w tym? Jak w pierwszej części Soulsu? Też nie mówię, że będzie taki sam model, ale... nie wiem, może coś podobnego. Bierna konwalia. No idea. Zobaczmy. Czy w sumie może to jakiś pająk prędzej będzie. O kurwa, ej, tych ciał tu nie zobaczyłem wcześniej. Dobra, nie mogę tego zniszczyć. Czy to był złowrogi stwór? Dobra, widzę bazyliona. To więcej niż jednego. Ale od czego mam błyskawice? O, tam się jeszcze jeden skampił tutaj całkowicie w kącie. Czekaj, 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 czekaj. I dawaj wodę. O, okej, okay, dobra, to tak nie działa. Albo jest wody za mało po prostu. Dobra, do tyłu, żeby się to nie nabiło. Ja dalej nie wiem, dalej co to jest i co to robi i naprawdę nie wiem, czy chcę przekonać, ale skoro bazyliony też to nabijają, no to jest to albo skamienienie, albo przekleństwo. Czyli mówiąc pokrótce, w jedną bądź drugą stronę... czy dobra, jeśli to przekleństwo działa tak samo jak przekleństwo w DS-ach 2, to jest to tylko i wyłącznie obniżenie zdrowia. Ale jeśli przekleństwo działa tak samo jak w DS-ach 1 i DS-ach 3, to jest to śmierć na miejscu. I jeśli jest to ta druga opcja, to wolę tego uniknąć. What the hell? Gdzie ja przychodzę?
Skradanie, może potem spróbuj trucizna. Co jest? Okej, to wygląda jak w Kaylit, kurde. Czyli co? Szkarłatna zgnilizna once again? Za wysoko, czas na lekkomyślność. To znaczy? Te drzwi chodziło, czy o co? Jesteś gotowy? Dobre pytanie. Kolejna winda. Ponownie lecę w dół. Chociaż dobra, no tam na górze to akurat nie było przejścia. O chuj. O chuj. Co je? Okej, mamy. O kurwa, jezioro zgnilizny. Nie pierdol, że to... Nie pierdol, że to wszystko to jest A, szkarłatna zgnilizna, B, że po prostu wejdę i od razu się w tym utopię. O, mapka, jezioro zgnilizny. Thank you very much. No, duża to lokacja. Szkoda, że mapki tutaj, tej części nie znalazłem. Dobra, no tu. Dobra, tu już się nabija zgnilizna, czyli ogniu oczyść mnie, będzie tutaj bardzo w mocy. Ale pytanie, czy tu mogę iść dalej? Okej, dobra, mogę. Na razie jest płytko. Tyle dobrego. Usuwamy zgniliznę. Serio? Ej, ty se żartujesz chyba. Ioński motyl tu zdobyłem. Zdobyłem tu iońskiego motyla. Taką pierdołę, którą zgarniam w Kaylit chyba na porządku dziennym. Okay, tam coś jeszcze. Dobra, dzida, 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 dzida. Wlakły kwiat to listnicy. Dobra, trochę już tego mamy. O, guzik. Co robi? O! Wygodne. Tylko pytanie, czy to jest czasowe. Smar zgnilizny. Jeszcze nie mogę doczekać, kiedy zdobędę... Co do... On jeszcze żyje? Serio? Ha, ha, ha. Uff, dobra, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Jednak... Jednak nie jest to aż tak głęboko, jak sądziłem. Dobra, możecie przestać to rozpylać! Jesus! Dobra, nie no, dawaj mi łup, bo mi chuj strzeli normalnie z tymi bazyliszkami. Kurwa, zgnilizna! Już, oczyść! Jeszcze raz. Dobrze. Wiadomo, strzały im trochę... Mało robią, ale... Okej, dobra. Zdążyłem zaatakować pierwszy. Kolejny ioński motyl. Zajebiście. Dobra, na wszelki wypadek oczyść mnie. I podlecz mnie. Dobra. Teraz tak, poteczka. Chociaż dobra, tej potki mogę użyć. W lepszy sposób. Na razie tak, czekaj, nie kwipunek. Wyposażenie. Zamienić to na to. I z ekwipunku łyknąć flaszkę. Dużo przewróconego, to mi się podoba. I wracamy do modrego sztyletu skrytobójcy. Super. Jeszcze was tu więcej. Zajebiście. Dobra, miałem też piguły. Odnowiłem? Odnowiłem flaszkę! Nice! Dziękuję. To mi akurat bardzo na rękę. Okej, tam kolejne te. Dobra, ja mam też piguły neutralizujące z tego, co widziałem. Chroniące piguły. Mam 6. Czy mogę stworzyć więcej? To jest pytanie.
Nie mogę, bo nie mam przepisu na to. Niestety. Dobra, jak to wygląda? Tutaj w taki sposób. Dobra, dzida. Niech się już robi, a my się oczyszczamy. Ten czas. Okej, okay, nie do końca to sądziłem, że się stanie. Ale tam chyba też się otworzyło. No, takie pomniejsze punkty się chyba też pojawiły. Nie, ale nie ma bata, przecież bez kurde albo czegoś, co chroni przed tą zgnilizną, no to się nie da tego przejść. Nie powiedz mi, że ktoś to przebiegł po prostu i nie zginął po drodze. Jak nie od wrogów, to od zgnilizny. Rozgrzewający kamień, czyli istotna pierdoła dla mnie. Dawaj! Dobra, zdążyłem. Dobra, i tego już mogę ustrzelić z łuku w sumie. Dobra. Co zostawił? Nic. Dobra, oczyść mnie ponownie. A dobra, jest tam, jest, bije mi to jednak leciutko damage, tak jak było powiedziane, no ale... Lekki damage zamiast za oczyszczenie ze zgnilizny, no to, to jest nic. O nice, liszyk im się włącza, no to jeszcze lepiej. Mogę ich rozstrzelać z łuku w takim razie. To byłoby fajnie nie marnować strzału. Bo niestety, w przeciwieństwie do bełtów z Dishonored, nie mogę takowych strzałów stąd, nie mogę takowych strzał tutaj podnosić. No, dobra. O, ten coś zostawił po sobie. Zaś tego motyla. Czyli zaś nieistotną dla mnie pierdołę. Kurwa, co to jest? Co to jest? Czy to jest jakiś miniboss? Bo mogę tam przyzwać ducha, nie? I raczej nie bez powodu. Okej, co to było za ścina przed chwilą? Dobra, tutaj jeszcze kolejniejsze fragmenty tego sobie podwyższam. Ale niewiele poza tym. Okej, okay, tam są jacyś wrogowie jeszcze. Na razie tego namierzyć nie mogę. Tam jest kolejne do wciśnięcia. Dobra, błagam, niech to jest po prostu jakieś martwe ciało. Niech to nie będzie wrogiem. Kurde, nie! Nie to. To. Dobra, ekwipunek. Czekaj, nie, jeszcze nie. Wyposażenie. Tutaj ponownie zamieniamy na modre nasiono. Łykamy. I ponownie zamieniamy. Pięknie. Okej, okay, nie, dobra. Okej, okay, to jest tylko martwe ciało. Tyle dobrego. Dobra, jolo, pozbierajmy tutaj te rzeczy. To jest ten ol... Kurwa, żołnierz drakonidów. Ja pierdolę, po co ja się odzywam? Elektroodporna. Kurwa mać. A pewnie, wykurw mi jeszcze. Zajebiście! Zajebiście, on mi wykurwił i chwilę potem wykurwił, zabiła mnie zgnilizna, bo nie zdążyłem łyknąć kurwa flaszki. Dobra, jest posąg Mariki. Gdzie? Ale dobrze, że jest. O, ładnie. I to akurat tutaj. Dobrze, bardzo dobrze. Aha, po prostu sobie taki teren do walki z nim odtegowałem. Dobra, no narzekać nie będę. To jest dobre, nie? Ale teraz pytanie, czy ja go chcę wziąć na krwawienie, czy ja go chcę wziąć na zwykłą walkę? Na pewno nie użyję tego.
Ale pytanie, czy ja chcę iść w podwójne obieracze, czy może ustrzelić go z wykrwawiających strzał? Dobre pytanie. Dobra, jak sobie będę chciał używać strzał, to może przygotuję się od razu na wypadek, gdyby mi się jedne skończyły. No ale dobra, weźmy też ten obieracz. Boskiej skóry... Tylko nie, czekaj, to na odwrót musi być. Bo tylko ten obieracz boskiej skóry mogę naelektryzować dodatkowo. Dobra, na razie. On wstaje tak po prostu, czy... Nie, muszę go chyba... Mogę go trafić, mogę mu zrobić co innego. O! Ej ty, te strzały nie są takie złe! To może nie będę musiał w ogóle z nim walczyć na ten. Tak normalnie. Dobra, mogłem to w sumie przewidzieć. No ej, zrobiłem unik przecież. No, ty kurwa gnoju. Aha! Aha! Cisnąłem unik, zanim się kurwa położył. Ale oczywiście i tak kurwa nie dostałem tego uniku. Wal się na ryj. Dobra, ale skoro strzały mu tyle biją, no to mogę na spokojnie wziąć broń w dwie ręce i go łoić tak po prostu. Tylko jaki jest minus takiej akcji? Że muszę cały czas pozostawać na tych. Na tych czterech tych. Kawałeczkach. No, piorun też coś tam bije. Dobra, elektryzuj. No i hono. Liczę na jakieś dobre krwawienie. Akurat dobrze stałem, akurat. Kurde, już dwa temu fajnie siepią. Dobra, tego się nie spodziewałem. Przecież może powinienem. No, kurwa, wcisnąłem unik! Dobra, wyjdź z tego, wyjdź z tego, wyjdź z tej, wyjdź z tej zglizny! Jedna flacha, druga flacha, szybko, oczyść, oczyść! No, oczyść mnie! Dobra, zgliza się powoli nabija, bo niestety wręcz wykąpałem się w niej. Ale nabija się wystarczająco powoli, żebym... zdążył się tego później pozbyć. Nie mam pojęcia, co tu się właśnie stało. Dobra, teraz trochę mam. Teraz. O, dobra, już schodzi. Świetnie. Dawaj, popysku go, popysku go! No, zrobiłem kurwa unik! Super, ostatnia flaszka lecząca. Krwawienie dalej się nie nabiło, jak na złość. A ja podłuję połową, kurwa, połową ataku. Aha, co to była za jakaś szarża? Kurde, mogę teraz wykorzystać ten czas, żeby się wyhealować z tej zgnilizny. Ła! Ej, co?! Co to miał być za atak?! Co to był za atak, ja się pytam?! Ej, to był jakiś skam! No wy chyba żarty ze mnie stroicie. Jeszcze runy. Aha, no tak, bo nie zabrałem poprzednik, czyli jestem w dupie jakieś 40 tysięcy, ale dobra. Jak mówiłem już kiedyś, na runach mi aż tak nie zależy. Dobra, nie wiem, rzucę mu czymś. Rzucę czymś w niego. O, ty, czekaj. Czemu ja te... Ja pierdolę, czemu ja tego kurwa nie używam? Zwiększa krzepę, zwiększa niewrażliwość, to się na pewno przyda. Aha, ale zwiększa niewrażliwość na truciznę. To fajnie, że gra to kurwa z łaski swojej wytłuszcza. Dobra, zwiększę negację. Nie potrzebuję, powiedzmy, ogólną zwiększenie negacji najlepiej. O, to jest dobre.
Większe obrażenia fizyczne, zwiększa negacje fizycznych. O, i rzućmy tym w końcu. A nie, to jest, czekaj, to zwabia. To rzućmy tym. Użyj. To bije damage trochę średni. No, chodź tu, cwaniaku. Skończyć pałę. Zrobiłem unik. Znowu zrobiłem unik! No, do jasnej cholery! Wstawaj, flaszka. O, teraz zaliczyło! Teraz nie! Dobra, zeszła mi elektryczność, więc... Pierwsze usuńmy zgniliznę. Po drugie, naelektryzujmy broń. Po trzecie, napierdalamy. Czekaj, kurwa, nie tak. Tak. Dwie bronie w ruch. O, i zaś, kurwa, ten atak. Ktoś chce po prostu łapę z ziemi, wyciąga i robi tym damage. Jakim kurwa cudem. Dawaj, niech wejdzie kwotok, błag, please. Dobra, nie wszedł, ale mamy go. Za trzecim podejściem. Pokonano wielkiego wroga. Mhm, ta, wielkiego wroga. Ostrze ze smoczych łusek. Co my tu mamy? Uuu, katana. Broń wykonana z zaostrzonej żwirowej łuski, uważanej za źródło nieśmiertelności z zarożonego smoka. Łuskę przekuto w przejrzyste ostrze. Niestety żołnierze drakonidów nigdy nie osiągnęli nieśmiertelności i wygnęli jako marne imitacje swoich zrodzonych z nieba pobratymców. Miecz lodowej błyskawicy. Przyzwij lodową błyskawicę, która wejdzie w ostrze i wyślij ją na wroga. Efekt utrzymuje się przez chwilę. Brzmi fajnie. Zobaczmy. Tylko oczywiście muszę to wziąć oburącz. No, fajne, fajne. Zbityłem poziom 7. Wyskocz. Ale niestety nie udało się. Ale od czego jest oczyszczająca inkantacja? Choć nie powiem, wolałbym chyba mieć jednak ten przepis na piguły, no bo inkantacji fakt, mogę używać w nieskończoność. Ale duży minus jej używania jest taki, że kosztuje mnie niestety punkty skupienia, których no... Niestety nie mam nieskończonej ilości. Bezpieczeństwo. No może w tym punkcie. Ja pierdolę, ile bazylionów. Wyjdź. Chiluj się. No! Specjal. I co jest, czemu nie mogę specjala użyć? No, byłoby fajnie sobie tego nie nabić, nie? Dobra, no muszę zmienić broń, bo ona nie jest w ogóle ulepszona. To nam bije damage'a tyle co nic. Nawet łuk jest spoko. Ale zakrwawienie jest na nich bardzo dobre. Chyba dwa albo trzy strzały i krwawienie nabite. Dobra. Tu wróćmy na razie do strzału. Mam zwykłe. Mam, ale mało. Dobra. To zwykłe kościane strzały. Tutaj mogą być te poszukujące strzały. Mam jeszcze bełty, o tym muszę cały czas pamiętać, bo akurat bełtów to mam w pizdu. Ostrze do ulepszenia, ale dobra, jak już jesteśmy znowu przy katanach, to weźmy sobie na gokibę. Może się, myślę, niejednokrotnie przydać.
nie? Jedna flaszka. Jak ja za tą grupę nie dostanę w ogóle leczenia z flaszek, nie? Aha, dostanę tylko jedną. XD. Kolejna ioński motyl, czyli kolejna nieistotna pierdoła. Chyba, że to jest w jakimś przepisie potrzebne, to wtedy to jest taka troszkę istotna pierdoła. Dobra, tam dalej nie pójdę. Jak to na mapie wygląda? Przy krańcu lokacji jest na praktycznie, ale muszę iść bardziej w tym kierunku. To jest gdzie? To jest tam. Tylko pytanie, czy ja jestem tam w stanie teraz wejść. To się wiecie, wejść i dożyć dojścia. Dobra, więcej bazylionów, ale tu mogę wejść na górę, więc z chęcią to zrobię. Biegiem, biegiem, biegiem. Tutaj się już oczyszczamy. I podleczamy. Dobra, wejdą tu czy nie wejdą? Wejdą. No to trzeba się ich zgrabnie pozbyć. O, tego mogę nawet z łuku ustrzelić. O, dobra. Na szczęście stojąc na grzybach nie dostaję. Nie nabija mi się z gnilizna. Tego dobrego. Serio? Jeszcze raz? O, ładnie. Kolejne odnowienie flaszki. Tylko szkoda, że tylko i wyłącznie jednej sztuki. Powinno co najmniej dwie mi za takiej grupy odnawiać. No ale co ja tam wiem? Dobra, tu jest widzę tylko do sekretu. No, sekretu. Do czegoś. Grzybowa korona. Zobaczmy. Cięższa i... troszkę w czymś lepsza. Grzyby porastające całe ciało. Te wielkie grzyby tworzą olbrzymie nakrycie głowy. Zwiększają siłę ataku, jeśli coś pobliżu jest dotknięte zatruciem lub zgnilizną. Ej, to nie takie złe. Dawno temu wielcy władcy służyli z szkarłatnej zgniliźnie. Może takie grzyby masy... grzybne masy służy im za korony. Okej, okay, to w sumie... jeśli się używa często... jeśli ma się bil pod kurwa, pod zgniliznę i się często... zatruwa tym bossa, no to to jest naprawdę dobre. Bo zatruwamy go, wiadomo, to zatrucie też trochę trwa. Plus wiecie, co jest najlepsze? Możecie nałożyć na bossa jednocześnie i zatrucie zwykłe, i zatrucie zgnilizny, więc to jest tylko i wyłącznie od was zależne. Jaki build sobie tutaj ustalicie, nie? W tym oczywiście to nie jest jednakowe. No bo niestety... było powiedziane wprost, że musi jest albo tym, więc nie, raczej nie jest to ten. Kurwa, dlaczego nie mogę to strugi przyzwać? Dobra, kontynuując. Wiadomo, buff zależy tylko od tego, czy jest zatruty tym, albo tym. Ale... samo zatrucie, jedno bądź drugie, nie przeszkadza w biciu damage'a. Więc najlepsze build pod zatruwanie IMO to jest mieć sztylet bądź ten mieczyk do pchania. Ten... Boże, nie sztylet. Kurwa. Jak to się nazywało? Rapier do pchnięć. O, te odmrówki, co tam zgarnęłem od tego typa, tego Marajasa. A w drugiej najlepiej mieć kolejny rapier. Właśnie, który nabija zwykłą truciznę. Bo jest duża szansa, że w trakcie walki nabijecie jedno i drugie zatrucie. Tak więc... dobra, tam mogę jeszcze kliknąć pewnie. Bo jest takie podwyższenie. Oczywiście jest więcej tych, no bo czemu by nie? Dobra, nie stać długo w tej mgiełce. O, nice. Jedna taka flacha, jedna taka flacha. To mi się podoba. Szkarłatna zgnilizna. Oczyśćmy się zatem. Gleba. Dobra. Biegniemy, biegniemy.
Zależy mi jakiegoś builda, który zwiększa prędkość ruchu. Builda bądź setu, bo to by było naprawdę super. A nie... O Jezu, przecież... Ja... Jezu, jestem zjebany, przecież jestem przyszedłem. Jestem miejsce łaski kawałek dalej. Dobra. Kolejne się oczyśćmy. Okej, dobra, nie, jednak jest to jakieś normalne przejście. Tylko wiadomo, najlepiej sobie robić takie przystanki po prostu. Żeby sobie stanąć, się wyleczyć. No bo niestety zgnilizna to nie jest byle co, nie? To jest intrygujące a propos tego, jak to jest tłumaczone... W sensie, jak to jest tu nazywane, bo tak naprawdę to jest po prostu toksyna i silniejsza toksyna z Dark Souls 1, nie? Po prostu to inaczej nazywają. Dobra, jeszcze to leczenie możemy wziąć. Czy ja chcę używać jeszcze raz tej flaszki? No, może lepiej nie, poczekajmy. Jakby co tak, ja wiem, że mogę się niesamowitym eliksirem po prostu podleczyć za pół HP, pamiętam o tym, no ale jednak wolę to wykorzystywać w trakcie bossów, nie? I też trochę jako ostateczność, a nie jako rzecz, powiedzmy, pierwszego kontaktu. Choć, no też zależy, co bym miał w tym eliksirze, nie? Dodatkowo. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Ale plusem jest to, że to jest albo tak gęste, że tu się nie da w tym utopić, albo, co trochę bardziej do mnie przemawia, to jest po prostu tak płytko, tylko to się nazywa jeziorem przez to, jak wiele ta zgnilizna zajmuje tutaj miejsca. Okej, mamy skrzynkę, niepilnowaną, więc zobaczmy, co jest w środku. Klucz, kolejne przepisy. Dobra, zobaczmy, co ta książka daje. Książka będzie tutaj gdzieś niżej. Wojownik nomadów 22. O proszę, garnek smar zgnilizny, świetnie. Szkoda, że nie piguły chroniące przed zgnilizną też się w tym nie znajdują, no ale trudno się mówi. Dobra, raczej dobiegnę zanim się zatruję. Dokładnie. Cyk. Hop. I hop. No. Dobra. No i tam. Pytanie, czy jest tam miejsce łaski? Szczerze, mam nadzieję, że tak. Bo nie chcę mi się tego przebiegać jeszcze raz. Dobra, ponownie leczenie. Teraz wymieniamy... A, dobra, nie muszę wymieniać, bo mam ciągle go założonego. Więc używamy. Teraz mogę to zamienić. No i dalej. Tutaj to, żeby znikło. Chroniące piguły. Tylko czemu jedna sztuka? No come on. Dajcie im tego więcej. Pierdole. I jest miejsce łaski, jest miejsce łaski. Pięknie. Jest cały taki wodospad z gnilizny. Masakra. Ciekawe, co to jest za miejsce w ogóle, nie? Poza tym, że jest to jakaś część tego jeziora. Odpocznij, odpocznij. Należy ci się. Wielki klasztor. Dobra, czy ja mam jakąś... co ja mam tutaj? Leczy wszystkie przypadłości i połowę życia przywraca. Czy ja mam jakąś... stricte na zgniliznę? Wybuch mieszanki. Neguje znaczącą część obrażeń. Zmniejsza udźwig. Zapobiega utracie run, że tak mi to niepotrzebne. No jak tak patrzę, to raczej nie mam, bo to już dalej pamiętam. Ładowane i przełamanie postawy, etc., etc. Nie mam niestety konkretnie osłony przed tymi. Znaczy osłony, nie mam konkretnie leczenia przed zgnilizną. No chyba, że właśnie działa tak ten. Że działa tak ta łza w tym niesamowitym eliksirze, ale to muszę... wytestować, więc zobaczmy. Zatrujmy się z blizną.
sobie przejdę, żeby od razu móc odpocząć przy miejscu łaski. Zobaczmy. Tak, okej, okay, dobra. Czyli mam eliksir, który nie dość, że jeszcze leczy, to wzmacnia w ogóle odporność na to. Także super. Wielki klasztor. Tylko czyj klasztor? To jest też dobre pytanie. Oczywiście. Po co ja w ogóle zadawałem to pytanie? Co to jest? Złota stonoga. Okej. Okay. Nie sądziłem, że takie coś może być jakimś materiałem, no ale o dziwo może. W pobliżu kościołów i podobnych miejsc złote rozczłonkowane szczątki stonogi, przedmiot kolekcjonowany przez fundamentalistów złotego porządku, szczególnie łowców polujących na tych, którzy żyją w śmieci, znajdowane w pobliżu kościołów i podobnych miejsc. Okej, okay, czyli coś pewnie do tworzenia smaru albo innego typu buffa na... żeby właśnie święte obrażenia zadawało. Zadawał miecz, czy miecz, po prostu broń. No kurwa, dlaczego? O, pewnie! Ilu was tam jeszcze? Ilu ich tam było? Ilu tego strzeliło? Jeszcze... Kurwa, nie to! Jeszcze nie powiedzcie, że to jeden tak strzelił. Kolejny aeoński motyl. W dupę se wstać te motyle, człowieku. O ile jeszcze jesteś człowiekiem. Chociaż szczerze wątpię. Dobra, czekaj, dawaj tu. Podlecz. Nie, tak, on sam tak strzelił. Dobra, nie, włócznia nie ma sensu, ale... Jednakowo, że na elektryzowanie oręża, myślę, ma jak najbardziej sens. Tylko to za... moment. No oczywiście, że coś tu było. No dobra, dawaj, zaraz zobaczymy, co to kurwa jest. Lecz się ze zgnilizny. Holy fuck! Znowu to! I znowu nie mam niczego, co podpala. Możesz tam się zapalić tym wzionięciem? To nie ma tak łatwo, co? Dobra, sobie czekaj, bo nie naelektryzowałem oręża, to może być błąd. Mhm, uwaga, nie żyje. O, a nie, to zatruwa z glinizną! Kurwa, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Chowaj się tu. Lecz się. Od razu w cymbał. Bo czemu by nie? Elektryzuj oręż. Dobra, jedną flachę mogę zużyć. Nawet bez właściwego amuletu. Czy tam talizmanu. Dwie łapy i jazda. Au! Okay, nie mam bladego pojęcia, co tu się stało. W sensie o co chodziło z tym takim złotem, nie? Dookoła. Wygląda jak mi runy, kurde, dał, no ale raczej wątpię. W ogóle to jest ogień, który jest po prostu ogniem z gnilizny, tak mi się wydaje. Bo on zionie ogniem i zaraża z gnilizną. Zrobiłem unik. Kurwa, czemu ja tak wcześnie robię uniki? Ja albo robię unik, gra mi go nie zalicza, albo robię go kurwa za wcześnie.
Robię go jak w przypadku teraz za późno. Zaś mnie wpierdol do zglinizny? Kurwa, pewnie. Pewnie jebnie mnie kurwa przez tekstury. Zajebnie kurwa przez tekstury. Why fucking not? Ja kurwa nienawidzę walki z tym przeciwnikiem. On jest taki kurwa słaby na niektóre zaklęcia, ale kurwa, jak mi nagle wypierdoli, ja nie mam tych zaklęć, to się po prostu irytuje potem. Okej. No to w takim razie w kolejnym materiale spróbujemy to gówno pokonać. Kto wie, być może miotacz ognia będzie nawet że adekwatny, bo z tego co kojarzę, to to też było spoko na walkę z nim, ale myślę, że to też nie będzie złe. Tylko na wszelki wypadek, żeby nic się nie zjebało w trakcie walki, miejmy na podorędziu tylko i wyłącznie te cztery zaklęcia. Potem se wrócę do tych pozostałych. No i to tyle w tym odcinku ode mnie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Być może zabiję to gówno w kolejnym materiale. Cześć!